Wstaję rano, a Mamon się mnie na Discordzie. Wchodzę na Discorda i patrzę na wiadomość od Mamonastego. A Mamon do mnie tak. Siema. Zrobimy razem IRL streama? Jestem w takim szoku. Mamon sam wyszedł z taką propozycją. Powiedziałem, jasne. Wreszcie by doszło do obiecanego 2 miliony lat temu IRL z Mamonem. Znaczy, obiecanego bardziej przez niego, no bo ja byłem cały czas chętny. Mamon tak otworzył głowę i on sam się pisze. Tak, robimy to u mnie i dzielimy się zyskami z donate'ów. Dobra, jestem kurwa geniuszem. A, no jeszcze raz, tak, Mamon napisał z tym wspólnym IRL-em, także nic nie obiecuję oczywiście, bo to wiadomo, to pytanie Mamona, więc różnie może być. A napisał kiedy? No dzisiaj o 8 rano napisał Mamon, jak ja spałem. Jesteśmy na zaboczu. Chyba. Dziś Irek w KRK jest na wakacjach? No możliwe, no. To wtedy będzie spoko, jak się natkniemy na Ireczka. Mi by się to podobało, no nie? Powiedziałbym mu, pochwaliłbym się, że już nie jestem uczesany na żółto, jak część od rowera. I byłoby sypyki. Lubię rowery, bo mają hewordy tam, gdzie ich miejsce, czyli blisko ziemi. No a jakbyś to... Ty, co to k***wa było? To był strzał z wydechu, czy komuś się była płona? Nie wiem. Przestraszyłem się trochę aż. Bardzo mocny dźwięk. Albo ktoś kogoś odstrzeli. Ale nie wiem, nie było żadnej afery, to chyba nic się nikomu nie stało. Pewnie jakaś Honda Civic z wyciętymi rurami. Można wchodzić do szkół, bo są publiczne i korzystać na przykład z toalety? No bo moje podatki idą na tą szkołę, no nie? Więc chyba mogę skorzystać z toalety szkolnej, skoro idą na to moje podatki, prawda? Można? No to jak można, to zajebiście. A ty jesteś ten? Uch? Nie, ja nie jestem dzieciolubem. Właśnie, w ogóle nie mówiłem wam, ale rozpoczęliśmy projekt, znaczy Szklana rozpoczął projekt, ja się zgodziłem. Znaczy w sumie mu podpowiedziałem, żeby to zrobić, ale ten. Bo Szklana szukał pedofilii na Jo, to jest pięknie, panato. Słuchaj, jak to jest cudownie. Tutaj hotel Forum, wielki balon, te wielkie koło, wisełka. Tutaj mamy Wawel. Jo. No, Szklana szuka pedofilii na 6 opcji. Mówiliśmy, że Szklana ma szukać pedofilii z Krakowa i okolic. Znaczy przynajmniej ma wkręcać, że jest z Krakowa jako dziewczyna. I jak znajdzie jakieś pedofilię na spotkanie, to ja się z nimi idę spotkać. I wzywamy policję. Jesteśmy ECPU, ale streamerski. Mam nadzieję, że nie dostanę kosy w trakcie tego, ale zgodziłem się na to, no nie? O sobie sam zaproponowałem. Oby Szklanie się udało coś zrobić. No ale jak się nie uda mu znaleźć pedofila, no to lipa. Razem z Garmi to robią. Garmi chyba nawet znalazł jakąś koleżankę, która mu robi fake filmiki. Nie wiem, coś takiego było. Skaterzy. No way. They are skating? Dole, oni coś potrafią? O kurwa, schody jebne. Schody. Skaterzy XD. I co? Umiecie coś? Wow, umie skoczyć ziomek. Niesamowite. No to Sigma. A co ty potrafisz? No jak no, dlatego mówię, że Sigma. Byłeś w tym muzeum, że w tym tutaj? Chyba raz w życiu. Bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Nie pamiętam nawet. Papa? O co wam chodzi? Że nie zszedłem z roweru? W Polsce jest publiczne przyzwolenie na to, żeby przejeżdżać przez pasy rowerem. Ja staram się po prostu przejeżdżać bardzo wolno. Jak jest dużo ludzi, to schodzę z roweru. Proszę Państwa, witam. Jesteśmy tutaj, Stadion Krakowi. Krakowia-Kraków. Stadion. Stadion Krakowi-Kraków. Wygląda tak. Nie wiem, czy wam się podoba z zewnątrz. No trochę nie wygląda jak stadion, tylko bardziej jak budynek, no nie wiem, galerii handlowej. Tak to wygląda. Kurwa, powiedzmy sobie szczerze, czy będą tu kibice? No raczej średnio, ale może zajdziemy na Błoniach. Także zaraz zobaczymy. Pod stadionem ewidentnie nic. Czy będzie coś tutaj? Bo tutaj są Błonia. Tutaj jest miejsce, gdzie się biega, jeździ na rowerze. Może coś tutaj znajdziemy. A jak nie, to idziemy pod stadion Wisły. Bardziej budynek niż stadion. XD. Ale jest to stadion. Tutaj bramki jakieś. XD. Stadion czy galeria? No stadion to jest.
gdzie mogą być ludzie, którzy znają się na piłce? A tu wszyscy albo biegają, albo na rowerze, albo mają założone słuchawki. Może Park Jordana? Tam może będą ten, na prosto? Park Jordana? Znaczy Jordana, no Jordana generalnie, nie Jordana. W Krakowie jest generalnie Park Jordana, w sumie Jordana, ale może być Jordan. No dobra, to idę do Jordana. Jordan jest naprzeciwko nas, tam prosto. Dobra, ty, przecież w Parku Jordana jest ten, boisko do piłki nożnej, 100%. Oho, rycerze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Oglądaliście może mecz ostatnio reprezentacji Polski? Nie. Niestety amatorami się nie zajmuję. Amatorami? A dlaczego? Myśli pan, że jest reprezentacja do zmiany? Nie wiem, nie śledzę amatorów. Okej. Okay. Pan jest profesjonalistą? W swojej dziedzinie. Ale czy jaka to dziedzina? Rycerskie walki? Rekonstrukcja historyczna, X wiek. Okej. Okay. Nie no, wygląda pan jakby był pan totalnym szefem w swojej dziedzinie. Nie no, szef siedzi tam. Aha. Szef siedzi tam. Okej, okay, dobra, miłego dnia, dziękuję, nie zawracam głowy. No i koks, ale pewnie mi jest gorąco, no nie? Dobra, szybko wyciągnięty mikrofon. Szybko zrobione gówno. Dobra, jest piłka nożna, no nie? Jest piłka nożna, grają sobie chłopaki. Tu jest tak, siatkóweczka, piłka nożna. To same młodziaki, zero starszaków. Dobra, ale ktoś tam na ławeczce, to mi się podoba. To jest sypy kyny py. Dobra, objedziemy to boisko, podejdziemy do pana na ławeczce. Pan na ławeczce wydaje mi się jest, jest koksem. Pan na ławeczce z nami porozmawia. Koszykarze, takich to się boi, bo oni są wysocy i straszni. Tu są ci, skejci krakowscy. Tu jest główne zbiorowisko skejtów i lasek, które patrzą na skejtów. Jak możecie zauważyć, skejci jeżdżą na desce albo hulajnodze. I jest zawsze kilka lasek, które patrzą na tych skejtów i trzymają telefon w łapie, ewentualnie jakiegoś papierosa. Zawsze tak jest tutaj. Masz tam jakieś dwie panny, siedzą sobie, telefonik, chillują. Tam jakieś babki siedzą, gadają ze skejtami. No i koks, ale żadna laska tu nigdy nie jeździ. Tak jest zawsze. Dobra. Dzień dobry, przepraszam. Oglądał pan ostatni mecz polskiej reprezentacji w piłkę nożną? Nie oglądam tych patałachów. Patałachów? A kiedyś pan oglądał? Dawniej się oglądało mecze Polski, tak. A kiedy? W jakich latach? No, nie pamiętam, ja nie jestem kibicem piłki nożnej, także okay. Mi pan nie porozmawiał na temat. A co pan woli od piłki nożnej? Rower. Rower. No, rower. Są jakieś Polacy? Bo ja się kompletnie nie znam, nie. Znowu na rowerze. Są Polacy, którzy jakiś osiągają sukcesy? Nie osiągnięć Polacy, jeżeli chodzi o rowery, to nie ma. Jedynie kolarstwo szosowe, nie? Ale tam też jakiś sukces spektakularny nie odnosimy. Nie? No dobra, o nic pana nie zapytam, miłego dnia. Dziękuję bardzo za imię. Dziękuję. Dobra, gdzie są mężczyźni, którzy mogą się znać na piłce nożnej? Może skejtów zapytamy. Nie, skejci. Nie, jak podejdę do skejtów, do grupy 10 skejtów, to przecież oni zaczną gadać takie głupoty, takie cupoły. To jest co, nie może się udać. Lepiej nie. Pytaj normalnych ludzi, no właśnie spytał normalnych ludzi, no. A on żeby stąd jeździł, kurwa, po parku na rowerze i szukał ludzi. Dobra. Ty, nikt nie ogląda reprezentacji Polski. Jak to jest możliwe? Ile osób oglądało mecz piłki nożnej? Z 3 miliony co najmniej? To 1 na 10 Polaków powinien być ten. Oglądać piłkę nożną. O, jest pan. Dzień dobry. Oglądał pan może ostatni mecz reprezentacji Polski w piłkę nożną? No słaby był strasznie. Słaby? No. A co pan myśli o Robercie Lewandowskim? Myśli pan, że powinien oddać opaskę kapitana? Bo są ostatnio takie głosy. No wiem, no szkoda trochę, ja wiem, no jakoś tak mówię, jakoś będzie, no co on biedny mógł sam zrobić, wiesz, no. A co on do telewizji? Mógł strzelić gola. Nie, ja to... mógł, no. Mógł. No. Ale wie pan co, bo ja właśnie nie wiem jak to się stało. I teraz co, jest tak mi już koniec? Nie no. Masz żadnego meczu już? My już zero, tak? Teraz? Nie, jeszcze możesz i przez mecz. Kwalifikacje, ale to będzie bardzo ciężko, muszą się jakoś nam wyniki ułożyć. Aha, a potem jeszcze przez baraże. Potem jeszcze przez baraże można się dostać. Aha. Nie powiem wam panu dokładnie. To może być, jakby na przykład teraz strzeli 4 gole jakieś. Możemy się na euro jeszcze dostać. No to super, dobra, właśnie tego nie wiedziałem, kurde. Możemy, no. To nie wiedziałem, no to fajnie. Czyli będzie pan oglądał dalej. No będę patrzył, no co robić, no kurde, no szkoda ich trochę, no też no. No nie, no szkoda. Może. Ale czy się starali? To jest pytanie. Nie, bo niektórzy słabo, mówią, no wiem, słabo grali w ogóle. Bo niektórzy mówią, że brak energii wręcz na boisku, że się nie starali. I niektórzy mówią, że starych się powinno wyrzucić i młodymi. Nie wiem, to oni już no, chyba ostatnie mistrzostwa były teraz, ostatnie, bo już tamci wymienią się wszystkie. Tych starych, no na pewno, ten, ale może już powinno się wymienić, że na następne mecze na przykład starych nie puszczać. Może tak być, no ale dobrze wiedzieć, właśnie nie wiedziałem tego, co pan powiedział. Czyli będzie jeszcze szansa. Jest jeszcze szansa. Jeszcze będzie jeden mecz albo dwa, tak? Tak wynika z tego, nie?
Jeden na pewno będzie jeszcze. Jeden, no, chyba jeszcze dwa na pewno muszą być, bo jeszcze w eliminacjach, a potem jeszcze w barażach. Aha, więc co najmniej jeszcze muszą być. Generalnie jesteśmy straceni, tak? Generalnie już podobno, nie? No, jest słabo. Chyba, że będą cztery kolesze. Jest słabo, zwłaszcza po ostatnich meczach. No. Dobra wtedy. No ja tak tylko tyle właśnie, co usłyszałem z telewizji, wiesz. No i dobra. No nic, to dziękuję. No, miłego razie, dnia. No, miłego dnia. No, i zajmij się. Na razie, ho. Narka. Śmieszny dział. Fajny, taki pozytywny. Fajnie, podobał mi się ten pan. Bardzo fajnie. Opa, tu pan też wygląda świetnie, tylko pisał książkę. Dzień dobry, czy mogę na chwilkę przeszkodzić panu? Słyszę? Czy mogę na chwilkę panu przeszkodzić? No, czy oglądał pan ostatnio mecz reprezentacji Polski w piłkę nożną? Chodzi o piłkę nożną? No, czy oglądał pan mecz ostatnio? Jaki jest mój temat? Nie, ja pana nie rozumiem. Czy oglądał pan ostatnio mecz reprezentacji Polski w piłkę nożną? Mecz z Albanią? Nie oglądałem. Nie oglądał pan. No dobrze. A co pan, czym pan się zajmuje w życiu? Lubi pan sobie czytać książki po prostu? No, mam po prostu wybrane swoich pisarzy, które po prostu, gdy już mam taką książkę, to jest lektura naprawdę pasjonująca. A mianowicie Nesbo, Poleta i tak dalej. Jonesbo. Jeszcze jakiś pisarzy pan poleca? Może akurat oglądają nas głównie młodzi widzowie, więc może akurat pan kogoś przekona do jakiejś książki. Proszę? Oglądają nas młodzi widzowie tutaj, bo mam transmisję i może pan by polecił dla kogoś jakiegoś pisarza. Proszę pana, jak chodzi o naszą reprezentację, to jest z tego. Moje zdanie jest tego takie, że jak chodzi o chłopaków, to oni najlepiej wychodzą w reklamach. No w reklamach, które reklamują długopisy, ołówki i tak dalej. To jest raz, prawda? A drugie, bo jak chodzi już o grę, no to jest raczej, no nie wiem, no trudno to jest, trudno mi jest ich ocenić, ale to jest taki poziom raczej pierwsza, druga liga, ale mówimy, prawda, o reprezentacji Polski, no, tak. W końcu, prawda? Tak. To, no nie wiem, no. Albo im się chce grać, albo nie, no to trzeba się ich zapytać już, bo to jest, nie wiem, na czym tego rzecz polega tutaj. Na pieniążka to raczej nie, no. Na trenerze, no to raczej chłopak się stara jak najlepiej. No to trzeba tych piłkarzy się zapytać, prawda? I oni się wypowiedzą na sobie, albo będą grać, albo po prostu niech się nie tego zabora. Bo jak chodzi o Mistrzostwa Świata, to dali taki pokaz, że to jest naprawdę wstyd, hańba dla Polski i tak dalej. No. To jest coś, co tu dużo ukrywać, prawda? No to prawda. Dobrze, dziękuję za opinię. Miłego dnia, miłego czytania. Dziękuję bardzo, bardzo miło było. Dziękuję. Ty, gość dostał laga głowy, no nie? Jak pytam, czy poleca pisarza, on wreszcie zaczyna, kurwa, odpowiadać mi na reprezentację. Ale zrelował, ale nie wiem, może ma ten słaby słuch i po prostu powinien mówić głośniej. Dzień dobry, przepraszam bardzo, czy oglądał pan ostatnio mecz reprezentacji Polski w piłkę nożną? Niestety. Niestety pan oglądał? Całe 10 minut. Jak pan myśli, co do zmiany? Lewandowski, trener? Tak. Wszyscy? Tak. A jakby pan został dzisiaj trenerem Polski? Co by pan, kogo by pan wywalił, kogo by pan wziął? Tak. Wszystkich. Wszystkich tak wywalił. Całą kadrę? Tak jest. A będzie pan oglądał dalej mecze? Tak. A po co? Nie wiem. Nie ma co robić w życiu. Forma masochizmu. Forma masochizmu, no to prawda. A jakieś szczegółowe nazwiska, które pan zapamiętał z tego meczu? Lewandowski, Krychowiak. Widziałem jego akcję, jak sobie tak strzelił, że kopnął w rękę, więc to było coś, czego ja bym nie potrafił, no ale nie jestem piłkarzem, który zarabia tyle pieniędzy co on, więc tak. No. Uważa pan, że piłkarze powinni zarabiać mniej generalnie? Nie, uważam, że oni za mało zarabiają, bo jakby zarabiali więcej, to by się bardziej starali może. O, to jest ciekawe stanowisko. Takiego od nikogo jeszcze nie słyszałem. No, skoro gość zarabia wartość mieszkania w Krakowie miesięcznie, to może jakby dostał 3 mieszkania, to by się bardziej starał. W sumie nie wiem, on zarabia. W Arabii Saudyjskiej pewnie sporo. Pewnie tak. Pewnie sporo. No dobrze, dziękuję. Dziękuję. Nie przeszkadzam również panu dalej. Miłego dnia. Dzień. A Xaj odpali w tym roku streamka? Nie wiem, może ludzie wiedzą. Dzień dobry, przepraszam bardzo, zajmę chwilkę. Czy oglądali państwo ostatni mecz reprezentacji Polski w piłkę nożną? Niestety oglądaliśmy. Niestety.
Co do zmiany? Lewandowski, trener, inni zawodnicy? Zdecydowanie trener. Trener. Dokładnie. Czyli portugalski trener nie wychodzi. Lepiej nie wziąć wychodzi. Polaka jakiegoś? Dokładnie. Ale kogo na przykład? No moim zdaniem moglibyśmy spróbować wziąć Nawałka. Nawałka, czyli z powrotem do Nawałki. Dokładnie, bo daleko zaszliśmy przez na Euro 2016. A może powrót do pana Brzęczka? Nie wiem, jakoś bardziej przekonuje mnie Adam Nawałka. Czyli Nawałka, z sentymentu, wtedy z daleko dokładnie. Zachodziliśmy, dokładnie. Wychodziliśmy nawet z grupy, było dobrze, tak? Tak, a teraz jest dramat. No wtedy była nawet przegrana z Portugalią, która wtedy wygrała. No to tak, ale i tak daleko zaszliśmy, że tak powiem, jak na Euro i... doszliśmy aż do karnych z Portugalią, więc uważam, że było to bardzo dobre osiągnięcie. A może jakiś inny polski trener, na przykład pan Papszyn, ostatnio zwycięzca Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa? Czy aż tak się nie interesuje pan piłką? To znaczy się interesuje się, nie? Znaczy ogólnie no to śledziłem ostatnio Raków Częstochowa, bo słyszałem, że coś tam bardzo zaszli do jakichś europejskich lig. No Liga Europy. Prawie no. Byli widzę mistrzów, brakło tak, mi jednego tak. Meczu. No, ale nie interesowałem się za bardzo tym trenerem. Okej, okay. Czyli Adam Nawałka. A czemu Santos nie wychodzi? Był tu właśnie akurat mistrzem Europy z Portugalią. No tak, no ale jakoś może nie mają wspólnego języku, tak jakby, że tak powiem. Nie języku, tak, języka takiego, że nie mówią w jednym języku, tylko że nie mają takiego, takiej dobrej komunikacji na przykład jak z innym trenerem. Czyli tylko trener do zmiany, zawodnicy są w porządku? Zawodnicy są moim zdaniem w porządku, dokładnie. Jednak powinni mieć też trochę takiego bardziej, taką wolę walki moim zdaniem, bo trochę się poddają. W takim sensie, że trochę tak jakby... Ale to wina trenera czy ich? No trochę ich, ale bardziej moim zdaniem wina to jest, leży po stronie trenera. No dobra, dziękuję za wypowiedź, miłego dnia. Dziękuję bardzo, miłego dnia również. Pani też powiedziała, że nawzajem miłego dnia. No i super, dobrze gada ta laska, no zredowała FES. To prawda. O, to jest stadion Wisły Kraków, właśnie, w ogóle nie ten, nie widzieliście, nie mówiłem wam. To jest stadion Wisły Kraków. Dobra, czemu tych dwóch gości, co właśnie szli, nie zapytałem o piłkę nożną? Przecież oni byli idealnymi kandydatami, ale z... Wisła Kraków. Tutaj stadion wygląda bardziej jak stadion niż jak ten. Wracaj? Nie, no jak wygląda jak będę wracał. Wiem, widziałem już wiele razy, ale to stadion Wisły? XD. O, tam nie byłem, właśnie. Pamiętam, że była ta część parku, gdzie były takie zajebiste rzeczy, bo kiedyś się włamałem do tego, bo ten park generalnie jest zamykany na noc. Kiedyś na niego włamałem płotem, bo była jakaś dziura w płocie i siedziałem i chlełem tej piwa. Pamiętałem to miejsce. Właśnie wiedziałem, że w nim jeszcze nie byłem. A, bo to jest z tej strony, dobra, dlatego tu nie byłem. Bo ja tam minąłem jakoś. Bo ja byłem tu i nie popatrzyłem, że to jest tu. Dobra, jestem z... Ale tu nikogo nie ma. Dobra, jedziemy na rynek. Jest dwóch panów. Musimy zapytać o piłkę nożną. Dwóch mężczyzn to idealny target. Przepraszam bardzo, dzień dobry, może zajmę chwilkę. Oglądali panowie ostatnio mecz reprezentacji Polski w piłkę nożną? Chodzi o mecz z Albanią? Tak, mecz z Albanią. Z Wyspami Owczymi w sumie też, ale głównie z Albanią. No oglądałem, ja oglądałem przynajmniej. Zrobię taką sondę uliczną właśnie, spytam Polaków co sądzą. Co pan myśli? Może ma pan jakieś rozmyślenia? Mam też konkretne bardziej pytania, ale może jakieś pierwsze myśli? To znaczy ja myślę, że powinien się ktoś zastanowić nad składem naszej reprezentacji po prostu. Czyli skład. Trener nie jest problemem, bo dużo osób zwala winę na trenera, bo to jest taka postać, która powinna mieć ten cały skład w opiece. Że wie pan co, ja nie jestem jakimś ekspertem, jeśli chodzi o piłkę nożną, ale uważam, że ktoś się powinien nad całością pochylić, bo to już od dłuższego czasu żadnych konkretnych dobrych wyników nasza drużyna jakby nie przedstawia, tak? No od Euro 2016, gdzie byliśmy w bodajże ćwierćfinale Mistrzostw Europy, gdzie przegraliśmy z Portugalią, to cały czas w sumie w dół. Tylko kto? Trener? Czy może na przykład Cezary Kulesza, prezes PZPN-u? Zacząłbym od weryfikacji składu polskiej reprezentacji. Na pewno pochyliłbym się też nad trenerem. Tyle, że kadencja trenera się chyba kończy, tak? W listopadzie jakoś, z tego co ja się orientuję. Generalnie już dzisiaj rano były rozmowy w zarządzie PZPN-u z trenerem, tylko nie powiadomili, o czym te rozmowy były i ma być chyba jeszcze jakaś jedna rozmowa. Skrążą plotki, że może już w tym momencie być zmieniony na innego. No nie sądzę, no bo oni by jakiś tam musieli mu, z tego co tam słyszałem dzisiaj,
półtora miliona odszkodowania zapłacić. Dwie pensje, tak? Dwie pensje. Zapisu poza tym, umowy nie znam, ale krążą plotki, że ciężko go zwolnić. No tak, poza tym musieliby na szybkości szukać nowego trenera, więc no to jakby mało prawdopodobne chyba, prawda? No pewnie ciężko i to kolejny moment, w którym jest nowy trener i nowy trener ma zrobić jakiś cud w bardzo krótkim okresie. No więc właśnie, no więc ja nie sądzę, żeby na dniach został wymieniony trener reprezentacji, natomiast sądzę, że nie zostanie z nim przedłużony jakby kontrakt, więc z automatu będzie nowy trener i pochyliłbym się przy okazji nad składem reprezentacji. No, mam wątpliwości co do naprawdę kilku osób, którzy biorą ciężkie pieniądze i niewiele pokazują generalnie. No, pan się śmieje. No, powiem jak Woski. W gruncie rzeczy kilka niedociągnięć jest. I lepszym trenerem byłby Ted Lasso. No i dziękuję, tym miłym akcentem zakończyłem. Miłego dnia, panowie. Wszystkiego dobrego. Dobra, no to jadę stąd. O nie, czekaj, kurwa. Widzę świetny target. O, siatkówka. Witam. A piłkę nożną oglądaliście mecz reprezentacji ostatnio? Oglądaliśmy. I jak? Trener do zmiany, Lewandowski do zmiany, Krychowiak do zmiany, co do wszystko zmiany? Wszystko do zmiany, całe boisko. Całe boisko i dyscyplina. Trzeba znaleźć jakieś wyjście z sytuacji, co myślicie? No bo całej drużynie nie dałoby się zmienić. Zmienić dyscyplinę narodową. Na siatkówkę. Siatkówkę, w siatkówce tak, dużo lepiej. Dokładnie. Mistrzowie świata dwukrotni? Kolejny. Ostatnio? Nie wiem ile. Będzie trzy może. Będzie trzy może. No to prawda. Zmiana dyscypliny narodowej by się na pewno wyszłaby na dobre. W siatkówce dużo lepiej nam idzie. Aczkolwiek czy emocje tak dobre w siatkówce jak w piłce? Nie oglądam. Nie oglądam. Ale okay, gramy. Ale grać. No to super. Dobra, to dzięki bardzo no, i miłego. Super. No miłego, siema. Dawaj tych samych gości koło boiska, te same pytania i dawaj głupiego. Jesteś kurwa debilem. No, zaraz jest sonda polityczna, teraz była sonda piłce nożnej. Jeszcze może jak kogoś spotkam pod parkiem Jordana do zapytania, to spytam piłkę nożną, a wybory będą na rynku i pod bagatelą. Teraz jest ten, piłka nożna. Rozumiesz, mamy dzisiaj dwa segmenty, piłka nożna, a potem mamy wybory. Chyba już się boję tych wyborów. Tutaj jesteśmy, wiesz, parku Jordana, więc tutaj raczej młodzi ludzie. A zara jedziemy pod ten, pod rynek i tam polityka. Miała być sonda, kto jest przystojniejszy, a że Wysocki, Ksaja, Luki młody, no ona będzie, ale na streamie Ksaja ma być. Także to no dopiero na streamie Ksaja. Jak będzie stream Ksaja, to będzie taka sonda. Ale ma być, no, ma być. Ja mam robić sondę na streamie Ksaja. Także będę robił. I tu też są skaterzy? Kurwa, wszędzie w tym Krakowie są skaterzy. Nie wiem, oni nie mają co robić, tylko skate'ą ciągle? Dojebane są tu leżaki, polecam, pod Muzeum Narodowym. Fest dobrze się na nich siedzi. Dobra, pod bagatelą zostawię rower, zapnę go i tam już będę chodził i pytał ludzi. Tak zrobimy. Umiesz bez trzymanki? No umiem, ale to jest niebezpieczne, nieodpowiedzialne. A kurwa, widzisz jak go przewidziałem? Ja to jednak jestem spryciula. Ty wiesz, że mówisz na głos i ludzie się słyszą? No, wyjebane to mam, ty. Nigdy już więcej w życiu nie spotkam. I się tak przejmujecie, kurwa, przejmujecie się. Człowieku, nie możesz się przejmować tym, czy ludzie słyszą. Ludzie mają się wyjebane. Dobra, zadaję pytanie, jak się żyje ze rządów Jarosława Kaczyńskiego i zależnie od odpowiedzi przechodzę do dalszych pytań. Pytam o afery PiSu. Pytam o to, na kogo jednak trzeba zagłosować. Pytam, dlaczego nie na PiS, jak ktoś jest przeciwko PiSowi. Jak ktoś głosuje za Konfederacją, to pytam o program. Oni się zabiją tam. Może się uda, może coś się kurwa uda. Przepraszam, dzień dobry. Jak się pani żyje za rządów Jarosława Kaczyńskiego? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A nie uważa pani, że na przykład obecnie PiS jest bardzo mocno pod falą krytyki, bo było dużo afer związanych z nimi? To znaczy jest pod falą krytyki też, że były dużo afer, ale dlatego, że generalnie przeciwnicy polityczni są przeciwko, więc cokolwiek by się nie działo, były pod falą krytyki. Za poprzednich, że tak powiem, rządów z kolei też było dużo afer i każdy... Że... No tak, ale mówi się, że obecne afery są dużo większe, bo kiedyś afery na przykład były, za rządów ostatnich, czy za rządów PO były afery na przykład o jakieś ośmiorniczki w restauracji, czy brak wpisanego zegarka do oświadczenia majątkowego, a obecnie
Na przykład wybory listowe, 70 milionów złotych na nie poszło, ogromna inflacja. Obecnie ceny na przykład paliw na Orlenie dużo mniejsze niż powinny być ze względu na to, żeby wyborcy się bardziej uśmiechali. Tak, te afery wydają się nie dużo większe. Nie czułam się wolna, powiem panu, zarządu Koalicji Obywatelskiej i mam żal do Koalicji Obywatelskiej, że jeżeli było, mówimy o otwartych funduszach emerytalnych, że miały być to też gwarantowane pieniądze, a te pieniądze zostały w większości zabrane. Więc mnie to zabolało bardzo. Poza tym nie było wolności prasy. Pamięta pan, jak próbowali wyrywać kamerę, nie kamerę, tylko laptopa dziennikarzowi Wprost, bo miał tam jakieś materiały. Była taka afera. Więc myślę, że za każdego rządu są afery. Są afery i będą. Nie jest to dobre, ale no cóż zrobić. Wolność prasy, ale teraz na przykład rządy PiSu, tak jakby nie same w sobie, ale na przykład za pomocą Orlenu, czy też innych spółek Skarbu Państwa, wykupywały na przykład niektóre gazety. A poprzednie gazety jakie były? Kto był właścicielem? Nie było, że był właścicielem właściciel niemiecki? No, był. Czy to źle, że jest właściciel niemiecki? Proszę? Czy to źle, że jest właściciel niemiecki? A dlaczego nie polski? Nie wiem, bardziej pytam, czy to źle, że jest właściciel niemiecki. Nie, jakby to staram znaczy się, nie podoba staram mi się to, że proszę pana, że było wszystko jakby właściciela niemieckiego i jakby było pod właściciela niemieckiego po prostu robione. I tyle. A czy widzi pani jakieś wady PiSu? Bo staram się właśnie też zobaczyć, czy jak ktoś jednak jest za PiSem, bo rozumiem, że pani odda głos na PiS. Tak. Tak. To czy widzi pani jakieś wady? No widzę wady, oczywiście, że widzę. Jakie na przykład? No widzę wady, że tak jak i za poprzednich rządów zdarza się kumoterstwo, bo się zdarza. No, zdarza się niegospodarność, bo się zdarza. Jak za wszystkich rządów, no. Nie ma jakby w tym momencie innego, że tak powiem, ktoś, kto byłby bez wad, niestety. No tak, to prawda. To zdecydowanie nie ma partii, która była bez wad. Nie ma też często wyborcy, nie mają partii, na którą zdecydowanie chcieliby oddać głos. Ale raczej PiS. A interesowała się w ogóle pani programami, na przykład, bo powiedziała pani tylko o koalicji, o platformie, która była do wcześniejszych rządów, a myślała pani o innych partiach, bo jest jeszcze Lewica, Konfederacja, Trzecia Droga. Lewica odpada, dlatego że Lewica mi się kojarzy z komunistami, jednoznacznie. Konfederacja, niektóre za bardzo radykalne hasła mają. Ta Trzecia Droga tak zwana, czyli Szymon Hołownia i PSL. Nie podobają mi się pana Szymona Hołowni nagle odwrócenie się od wiary, nie mówię, że od kościoła, tylko od wiary po prostu, gdzie przedtem był jakby akcentował tą wiarę swoją, a teraz nagle wiara mu przeszkadza. A ponieważ jestem osobą wierzącą, więc mnie to bardzo przeszkadza. Okej. Chyba nie mam więcej pytań, rozumiem, jaki że... Jaki pan jest, że tak powiem? W żadnej, tylko dla siebie to robię. Nie jestem w żadnej telewizji, redakcji, gazety, robię to sam dla siebie. Tak po prostu gdzieś tam tworzę treści do internetu, co jakiś czas wychodzę, dziś akurat pytam właśnie o nadchodzące wybory i reprezentacji Polski w piłkę nożną. No to... Zakładam, że pani piłką się nie interesuje. Bardzo nie, przykro mi, że przegrali, no. Bardzo nie. Okay. Ale jak koleżanka moja wczoraj powiedziała, że może naszym sportem narodowym powinni być, bo to chyba siatkarze wygrali ostatnio. Siatkarze, no często wygrywają mistrzostwa świata. Właśnie może być powinna naszym sportem narodowym. Dobra, dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję, do widzenia. Bardzo miła i mądra pani, to prawda. Znaczy, wiadomo, no... Taka myśl po prostu o swoich potrzebach, no nie? Bo mówię o emeryturze, interesuje mnie emerytura, aczkolwiek nie wiem, czy jest to dobre podejście, bo wartość emerytur, nawet jeśli jest 13 i 14, to i tak ten, ale dyskutować dłużej, ale jest pani, ma pani otwartą głowę, fajnie. Trudna się trafiła? Nie trudna, właśnie fajna. To była taka wyborczyni PiSu, która wie w sumie, na co głosuje, bo ona jest wierząca, czyli pewnie też wyznaje te poglądy światowe PiSu, zależy je na tych emeryturach. No powiem ci tak, no jest to świadomy wyborca PiSu. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Jak się panu żyje w Polsce? Dobrze. Dobrze? Jest pan zadowolony na przykład z rządów Jarosława Kaczyńskiego? Zdecydowanie nie. Tak? A nie, zdecydowanie nie? Tak, ale to będzie pokazywane gdzieś? Bo... Jest to na transmisji na żywo, tak? Robię taką sondę uliczną. Pytam właśnie ludzi dzisiaj tematami z reprezentacji Polski w piłkę nożną i polityka. No. Który temat pana bardziej interesuje? Piłka nożna. Piłka nożna. Niezadowolenie po ostatnim meczu. No. Mogli przegrać wyżej. A co do zmiany? Trener Lewandowski, Krychowiak, cały skład? PZPN. A później myślę, że będzie lepiej. Mogliby bardziej stawiać na młodzież, mogliby bardziej stawiać na Polaków. Tak mi się wydaje. Nie no, Polacy są w reprezentacji Polski. Ale o trenerach akurat. O trenerach. No tak, trener portugalski.
Czyli trener do zmiany i starzy zawodnicy do wywalenia. Lewandowski powinien dać opaskę kapitana? Myślę, że tak, dalej. No to wie pan, to bardziej, nie wiem, szkolenie jakaś, no musi być jakaś wizja. Jak będzie wizja, no to będzie, kto wie, to może nawet jacyś starzy wyjadacze. No, ale Fernando Santos też może mieć jakąś wizję. Nie działa. A może więcej czasu potrzebuje, żeby tą wizję wprowadzić? Może. Pana tramwaj? Tak. Dobra, ostateczne pytanie, już polityczne. Na kogo głos w wyborach? Nie mam pojęcia. Dobrze, dziękuję, miłego dnia. Panie Ziomo, jest sypyky. Powiedział, że jest zwolennikiem Kaczyńskiego, a potem, że nie wie. Nie, on powiedział właśnie, ja też nie usłyszałem wtedy. On powiedział, że zdecydowanie nie powiedział, tylko to nie było tak prawie nie słychać. I wy tego pewnie też nie słyszeliście, ale ja tak po chwili dopiero stoję, żebym powiedział tam nie. Dzwoń do Jirka? Człowieku, nie mam telefonu do Jirka przecież. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, robię sondę uliczną. Jak się panu żyje w Polsce? Ameryka. Ameryka? Ameryka. Super jest. Ja nic nie robię. Nic pan nie robi? No i dobrze żyję. A czym się pan zajmuje w takim razie, jak pan nic nie robi? Niczym. Emerytura? Tak. A co pan robił wcześniej, że tak... Czyli dobra emerytura, wysoka? No tak, nic nie robiłem. Pracę się opierdalałem. Przepraszam, że tak wszystko powiem. Nie, no można mówić. Tutaj ja robię to dla siebie, więc przekleństwa jak najbardziej można używać. No taka prawda. Tu jest Ameryka. Tu jest Ameryka. A chodzi pan na wybory? Czy to pana nie dotyczy? Chodzę. I na kogo pan będzie głosował? Na partię, która jest największym pajacem. Czyli na kogo? Na Lepera głosowałem, okay. Na Rywina głosowałem, okay. A teraz na razie jeszcze nie wiem. Jeszcze pan nie wie. A czy tak losowo pan odda ten głos, coś tam pan zaznaczy? Czy... No to na taką partię, która pójdzie do parlamentu i będzie robiła kabaret. Czyli lubi pan się pośmiać z tego wszystkiego? Tak, dla mnie to jest kabaret. No dla wielu ludzi też. Ciekawe. Pierwszy raz spotkałem taką osobę podczas tej sondy, która tak kompletnie go to nie obchodzi. No, dużo jest takich ludzi. No właśnie, pierwszy raz spotkałem, to ja się po prostu zaskoczyłem. Nie, no to co pan już zapytać, bo widzę, że pan po prostu z tego śmieje się, pan tym bawi. Jak ja włączam telewizor, no to dobra telenowela. Najlepiej TVP Info. Obojętnie jaka. Obojętnie. Ha, ha, ha. No to dobrze. Jakie ma pan plany na dzisiaj, jak pan tak nic nie robi na przykład? No idę do domu, myję się i spać. No i super. No i rano, jutro wstanę, nowo mam niedzielę. No i to. No. Cieszę się, że pan jest taki szczęśliwy. Bardzo fajnie. Brakuje takich ludzi jak pan. Bo ludzie... Naprawdę dużo jest takich ludzi. Dużo? Może pan taki miodacza. Ja jak chodzę i tu pytam, to albo toksyczni, albo są źli. Jak coś ich zapytam, to zdenerwowani. No ale na co? No na przykład jak zapytam o to, jak ktoś głosuje na jakąś partię, zapytam czy jest jakaś wada, to on już zdenerwowany myśli, że go atakuje. No jaka wada? No, że jakaś partia, na przykład ktoś jest zapisem, spytam czy PiS ma jakieś wady. To ktoś myśli, że go nienawidzę. I no jakie ma wady? No wie pan, no każdy może co innego sądzić. Wie pan, ja mam takie poglądy, jak to mi płaci. Ja w każdej chwili mogę automatycznie w ciągu minuty mieć poglądy. Obojętnie jakie. Kto da więcej? Kto da więcej? No dobrze dla pana. No dobrze. No i tacy ludzie mają najlepiej. Bo wie pan, jak są bałagan, to ja mogę stać na balkonie i się przyglądać z daleka. I obserwować ten bałagan. To prawda. A później, proszę pana, jest kasiura. Bo wie pan co, pamięta pan Połódź, 1997 we Wrocławiu? Była wielka Połódź, no największa chyba taka historia ostatnich czasów. I wie pan, że wtedy bardzo dużo firm zrobiło największą kasę? Na czym? Na Połodzi. No, zawsze ktoś musi robić, jak jest katastrofa, teraz na przykład na Ukrainie, jak będzie odbudowa, też się będzie robiło kasę. Na katastrofach zawsze pan, są pieniądze. Tam nigdy wojna się nie skończy. A no chyba, że tak pan uważa. No jak mówię, tam się wojna nie skończy. Bo ani jeden, ani drugi nie popuści. No to możliwe to jest. Znaczy no... No proszę pana, jakby buchło powstanie Chmielnickiego w 1648 roku... Oj, to dawno. No, to wie pan kiedy one się zakończyło? Nie wiem. W 1768. To prawie 120 lat. Katarzyna II. Może mogę się mylić, ona albo nie ona. No. Wszystkich korzechów, których zostali, wywiozła tam, nie wiem gdzieś tam wywiozła, na takie bezludzie, no i tam wszyscy z głodu
I w tym momencie skończyła się to zasłużna Ukraina. No to 120 lat, to teraz może też wojna się skończy. Kiedyś się musi skończyć. Każda wojna się kiedyś kończyła. No, podejrzewam za 10-12 lat. No to wtedy ktoś tam pieniądze zrobi. Nie zrobi, bo to będzie bankrut. A no chyba że. No. No to co? To jest wszystko. Idę, pa, pa, pa. Dobrze, dziękuję bardzo, nie trzymam pana, miłego dnia. Oby był on dalej tak szczęśliwy. Ten gość mi zrobił taki sum w głowie. Taki fajny. Nie no, to był, wiecie co to było? To był Luki na starość. To był Luki kurwa na starość. To był Luki Steve na starość. Na wszystko wyjebane, śmieje się, hehe. Jak kto, Luki jest taki, że na wtedy ktoś się kłóci na Discordzie, to Luki ma największą bekę. Luki zawsze jeszcze podkurwa, żeby on nie brał w tym udziału, a żeby ktoś się bardziej podkurwiał. I to jest właśnie Luki na starość. Będą się na ulicy, on będzie stał na balkonie, patrzył i śmiał. To był Luki na starość. Przysięgam. Kurwa, Luki Steve na starość. Chcesz zrobić szybko? Fotkę, a na kogo głosujesz w wyborach? Na razie się wstrzymuję, muszę wszystko... Nie, no musisz stwierdzić teraz. Na kogo? Na koalicję. Na koalicję obywatelską. Tak. Czy to twoja dziewczyna? Chciałbym. Chciałbyś? Czemu nie zostaniesz jego dziewczyną? Słucham? Czemu nie zostaniesz jego dziewczyną? Bo to mój były chłopak. Opowiedz mi tą historię. Jak to się stało, że to twoja była dziewczyna i ty chciałbyś, żeby była twoją dziewczyną, a spędzacie ze sobą czas? Znaczy... Trochę się namieszało, ale jesteśmy po prostu przyjaciółmi i sobie tak teraz... No, na dobrych relacjach jesteśmy. Ale usłyszałeś, że on chciałby, żebyś była jego dziewczyną, czyli nie, jego trzymać we friendzone? No, trochę go potrzymam, może coś się zmieni. To brzmi smutne, zrób mi tą fotę, bo to naprawdę brzmi przykro. Już. Dobra, dzięki bardzo, pozdrawiam czaty. Nie czaty, widzów, no widzów dobrze, albo czat, nie czaty. Widzów. Dobrze, teraz dobrze. Cześć. Hejka, jest. Z jednej strony było mi go żal, bo został spędzonowany, ale potem powiedział czaty, więc już nie jest mi go żal. Dobra, no to na chatę. Wnioski z sądy. Zajebisty ziomek. Dobra, czekaj. Mam dzisiaj mało energii, bo jestem śpiący. To jest minus sądy duży. Ale generalnie mi się sonda podobała. Było spoko. Wyszliśmy na miasto. Porobiliśmy coś innego niż oglądanie YouTube'a. To git. No to co? Teraz do domu. Kraków za kim jest? Raczej za PiS-em, tak? Po dzisiejszej sądzie stwierdzamy. Luki hehe był najlepszy? Nie no, kurwa. To jest akurat prawda. Było tak, był ziomek, który się śmieje. Była babka na końcu, która była smutna. Byli młodzi za Konfederacją. Był gościu stwierdzonowany. Kurwa, jest tyle rzeczy pod szoty. W porządku. Jak ocenię kapitana, gdy G czy nie G? No przypomniałeś mi o paru rzeczach. Wydaje mi się, że o paru rzeczach mogłem wspomnieć. Aczkolwiek na przykład jak była kurwa, jak gadali wprost, to właśnie zapomniałem o tym, że było coś takiego jak Les TVN. Tutaj ja zjebałem. Ja muszę się doszkolić. Dzisiaj podczas tych sąd zrozumiałem, jak dużo nie wiem. Że na przykład o tym Lex TVN nie pamiętałem, jak ktoś mi mówił wprost. Ja muszę się kurwa doszkolić, żeby robić lepsze sądy. Mam czas do października. Mamy miesiąc, bo jeszcze jedna sonda, co najmniej jedna sonda musi być do tego. Nie było Pokemonów lewicowych? A to prawda, ty, nie było nikogo za lewicą. Za Polską 2050 też w sumie nie. Znaczy za trzecią drogą. W sumie była tylko Konfederacja, PiS i KO.